Publikacja solidnych danych o sprzedaży detalicznej i rynku pracy w połączeniu z optymistycznym raportem Walmarta rozwiały obawy o potencjalną recesję w USA, co doprowadziło do wyprzedaży pary euro-dolar. Jednak niedźwiedzie nastroje zostały stłumione. No więc, jaki jest dokładny powód tego? Cóż, między innymi o tym w dzisiejszym materiale sobie powiemy oraz poruszymy również temat złota, co obecnie porusza jego cenę. Tak więc zapraszam. Czy wiadomości mogą być bardziej korzystne? Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 1% miesiąc do miesiąca w lipcu, co stanowi najszybsze tempo wzrostu od początku 2023 roku. Ponadto liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych nadal spada, a największy detalista na świecie, Walmart, odnotował wyższe przychody i podniósł prognozę zysków. Perspektywa recesji odeszła więc w zapomnienie, co stworzyło okazję dla niedźwiedzi na eurodolarze do przeprowadzenia kontrataku. Problem jednak polega na tym, że pozytywne wiadomości były korzystne również dla S&P 500 przez dłuższy czas. Dlatego rate indeks giełdowego ograniczył wzrost samego dolara amerykańskiego. Na wczesnych etapach recesji słabe wyniki konsumpcyjne generują zwolnienia, które jeszcze bardziej ograniczają zdolność ludzi do wydawania pieniędzy. Następnie ta spirala trwa, aż przerodzi się w spadek PKB. Z kolei na dane Walmartu i sprzedaży detalicznej sugerują, że konsumenci są gotowi odciążyć swoje portfele, tak to nazwijmy. Chociaż kolejny boom jest mało prawdopodobny, również przedwczesne mówienie o twardym lądowaniu może być przesadzone. Wynik będzie zależał od zdolności Fedu do poruszania się po krajobrazie gospodarczym. Gospodarka właśnie USA doświadcza spowolnienia, chociaż skala tego spowolnienia nie jest jeszcze w pełni określona. W świetle tego najrozsądniejszym sposobem działania dla Rezerwy Federalnej jest stopniowe łagodzenie polityki pieniężnej. Rynki są o tym dobrze poinformowane, ponieważ zmniejszy prognozowany zakres ekspansji monetarnej z 37 punktów bazowych do 30 punktów bazowych we wrześniu i ze 103 punktów bazowych do 93 punktów bazowych w pozostałej części roku. Z perspektywy dolara amerykańskiego ta trajektoria stopy funduszy federalnych jest pozytywnym rozwojem sytuacji. Zmniejszenie oczekiwanych bodźców rynkowych skutkuje wzrostem indeksu dolara. Z drugiej strony te poniekąd trochę negatywne wiadomości szkodzą S&P 500. Zwiększa ryzyko recesji, ponieważ oznacza to, że stopy pozostaną jeszcze przez dłuższe okresy na mimo wszystko wysokim poziomie. Z kolei wzrost indeksu giełdowego jest napędzany przez pozytywne wskaźniki ekonomiczne, co zwiększa globalny popyt na ryzyko i wywiera presję na dolara amerykańskiego jako bezpieczne aktywo. Co musimy mieć na uwadze, to fakt, że spowalniająca, ale nadal silna gospodarka amerykańska zapewnia wiatr w żagle dla globalnego wzrostu gospodarczego i procyklicznej waluty takiej jak euro. Szczególnie, gdy dane PKB z innych głównych gospodarek są częściej pozytywne niż negatywne. W tym względzie pozytywne zmiany Wielkiej Brytanii i Japonii są korzystne dla pary walutowej euro-USD. Więc oczekuje się, że para wznowi trajektorię wzrostową, jeśli powróci do poziomu do oporu 1,1015. Jednak tak długo jak notowania ETK pozostają poniżej tego poziomu, na podstawie całej analizy wygląda na to, że wciąż shorty mogą być w krótkim terminie w grze. Teraz przejdźmy do złota, ponieważ wycofanie się XAUSD w cudzysłowie czarny poniedziałek złoto doświadczyło znacznego spadku wartości. Czy jednak był to wynik fundamentalnych czynników ekonomicznych, czy też innych sił rynkowych? Inwestorów odstraszyła recesja w gospodarce USA, ale recesja z drugiej strony jest korzystnym okresem dla złota. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła, co utrudnia temu instrumentowi finansowemu konkurowanie z metalem szlachetnym. Zaostrzenie polityki pieniężnej Banku Japonii przyczyniło się do niemałej burzy na rynku. Jednak w tym przypadku jen japoński zyskuje na wartości, podczas gdy dolar amerykański spada. Jest to zatem również pozytywna wiadomość dla naszego złota. Te turbulencje na rynku skłoniły inwestorów do zmniejszenia swoich pozycji na złocie, aby uniknąć margin callów, czyli wezwań do uzupełniania depozytu zabezpieczającego, ale w przypadku innych aktywów. Jak gdy tylko rynek się ustabilizował, wznowiono zakupy złota, a XAU powrócił do poprzednich maksimów, a nawet jak widzimy na zamknięciu sesji w piątek je przebił. Dlatego wcześniejszy spadek cen złota można przypisać raczej wpływom spekulacyjnym. Podstawowe perspektywy pozostają nadal pozytywne, co stwarza idealną okazję do zakupu w obecnych warunkach rynkowych.
spowolnienie gospodarki USA wraz z oczekiwaniami na ekspansję polityki pieniężnej Fed, wydarzenia geopolityczne, proces dolaryzacji, aktywne zakupy banków centralnych i wysokie popyty w Azji przyczyniły się do 21% wzrostu wartości metalu szlachetnego od początku tego roku. Jego kluczowe zalety pozostają niezmienne, więc kontynuacja trajektorii wzrostowej jest wysoce prawdopodobna. Ponadto zbliżający się cykl łagodzenia polityki pieniężnej Fedu wywiera presję spadkową na dolara amerykańskiego i rentowność amerykańskich obligacji skarbowych. Tworzy to korzystne środowisko dla złota, jak i napływu kapitału do ETF-ów na złoto. Dzieje się tak już drugi miesiąc z rzędu i prawdopodobnie nie zakończy się w sierpniu. Historycznie sierpień jest uważany za okres zwiększonej zmienności z powodu wielu traderów wyjeżdżających na wakacje i przez to zmniejszonej płynności. A w miarę jak Stany Zjednoczone zbliżają się do wyborów prezydenckich, a napięcia geopolityczne w Europie i na Bliskim Wschodzie nadal rosną, oczekuje się, że popyt na złoto jest jako bezpieczne aktywo wzrośnie, przyczyniając się do wzrostu cen oczywiście. Więc w najbliższej przyszłości trajektoria XAUSD będzie napędzana przez lipcowe dane dotyczące amerykańskiego PPI i CPI, czyli informacje po stronie producentów i konsumentów. Jak już wiemy, dane okazały się zgodne z prognozami, wskazały one na spowolnienie inflacji i powinny pozwolić Fedowi obniżyć stopę funduszy federalnych we wrześniu. W chwili obecnej sięgnęliśmy poziomu psychologicznego 2,5 tysiąca dolarów za uncję, więc jeśli obronimy obecne wsparcie, czyli właśnie okolice 2,5 tysiąca i nieco niżej, czyli 2480, to kolejne poziomy jak 2550 i 2600 powinny być oczywiście w zasięgu. Ale jak zawsze proszę pamiętać, że nie jest to porada inwestycyjna w rozumieniu przepisów prawa, jedynie przedstawiam pewną analizę faktów, które sugerują pewne możliwe scenariusze, więc każdy powinien sam ocenić ich wiarygodność oraz samemu przeanalizować sytuację rynkową na wspomnianych w tym materiale instrumentach. Tak więc to tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję bardzo za uwagę i słyszymy się w kolejnym.